Kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z takim krótkim odcinkiem. Po prostu chciałam Wam pokazać coś naprawdę fajnego, coś interesującego. Dla osób, które hodują modliszki, to nie będzie nic nadzwyczajnego, ale dla tych, którzy modliszek jeszcze nie hodują, to będzie naprawdę coś interesującego. Otóż modliszki są w stanie zmieniać kolor. Często jest to spowodowane zmianami w otoczeniu. Na przykład niektóre modliszki są w stanie zmienić kolor podczas swojego wzrostu, na przykład z zielonej na brązową lub bardziej intensywny zielony, w zależności od tego, jaką mają wilgotność. Jeżeli chodzi o modliszkę storczykową, ona jest w stanie zmienić kolor na różowy. I to właśnie się dzieje. To właśnie się dzieje, moja modliszka zmieniła kolor na różowy. Zobaczcie, to jest po prostu niesamowite. I to nie stało się z dnia na dzień, ona zmieniała ten kolor stopniowo w ciągu kilku dni na coraz bardziej intensywny różowy i w tej chwili jest naprawdę wow. Jeżeli chodzi o tą konkretną, moją modliszkę storczykową, zmiana koloru jest najprawdopodobniej spowodowana tym, że zbliża się ona do wylinki na imago. Korzystając z tego, że zostało mi jeszcze kilka dni na to, żeby uchwycić ją w takim kolorze, bo niedługo ona wylinieje na imago, postanowiłam, że nagram Wam taki szybki odcinek i już robię zbliżenie, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda w zbliżeniu. Spójrzcie na to, ona jest absolutnie niesamowita. Naprawdę, kamera nie odda tego, jak ona wygląda. Żywy kwiatek. Jest wow. Jest po prostu wow. Pokażę Wam jeszcze z przodu. Coś niesamowitego. Wiecie, to jest jeden z wielu, naprawdę wielu dowodów na to, jak niesamowity jest świat zwierząt. Mam nadzieję, że ten odcinek, mimo tego, że jest krótki, to bardzo Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia.